Podsumowanie, podsumowanie. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Piotr Apel, Kukiz, 15 poseł na Sejm. Szanowni panowie, szanowni państwo, mijający rok z kilku perspektyw istotny dla Polski w kwestiach międzynarodowych, w co najmniej kilku kwestiach, w kilku ważnych kwestiach głos Polski i sprawa Polski była słyszana, ale zanim przejdziemy do tych konkretnych rzeczy, chciałem panów spytać o to, co dzieje się na świecie, w świecie polityki i trend, który został nazwany przez Steve'a Bannona, jednego z byłych doradców prezydenta Donalda Trumpa, trwającą na świecie polityczną wojną pomiędzy globalistami a populistami. I to, co zjednoczone zwycięstwo Donalda Trumpa, Brexit w Wielkiej Brytanii, wyniki wyborów we Włoszech, w pewnym sensie wyniki partii politycznych, wielu partii politycznych we Francji, w Niemczech. Jak panowie patrzą z tej perspektywy? Czy dzieje się w światowej polityce coś nowego? Czy faktycznie tego rodzaju podział powoli zastępuje albo próbuje zastępować podział na prawicę i lewicę w przestrzeni międzynarodowej? Witold Waszczykowski. Taki spór rzeczywiście ma miejsce, tylko ja bym troszkę inaczej zdefiniował tych aktorów sporu. Być może nie populiści, natomiast normalne jednak społeczeństwa, które chcą być zarządzane w sposób taki, zgodnie z którym wybierają swoich polityków, zgodnie z ich programem. Chcą, żeby ten program był realizowany. A po drugiej stronie mamy pewne elity, które sobie wyśnie wymarzyły jakiś świat idealny i które przez lata pewną socjotechniką zarządzały światem bądź Europą, zmierzały do stworzenia jakiejś utopii, na przykład w Unii Europejskiej. No i to jest ten spór. W Unii Europejskiej społeczeństwa, również zachodnie, zaczynają w tej chwili dojrzewać do tego, że chciałyby, aby te instytucje europejskie, które zostały kiedyś stworzone, zajmowały się wzrostem, zajmowały się innowacyjnością, zajmowały się tymi swobodami, które zostały przyrzeczone kiedyś w traktatach, swobodnym przepływem ludzi, towarów, usług, kapitału i tak dalej, a nie myślały o konstrukcji jakiegoś superpaństwa i superświata. Podobnie ten spór wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie elity zostały odrzucone, te waszyngtońskie elity, które się zmieniały co kilka lat w sprawie wyborów. Natomiast społeczeństwo zaczęło szukać, wyszukało znalazło prezydenta, który zajmuje się biznesem, który zajmuje się wzrostem, który zajmuje się zapewnieniem pracy tym ludziom. I to, na tym polega spór, oczywiście, który elitom się nie podoba i zaczęłem stygmatyzować, że jest to spór z populistami, że, ale populus to tak z łaciny, tak jak demos po grecku, to jest lud. No właśnie, panie ministrze, szanowni państwo, być może jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami tłumaczenia angielskiej wersji tego sformułowania popular. Ja się wykończyłam, bo nazywane jest to w Stanach Zjednoczonych, które odnosi się do masowego, masowego ruchu i masowego poparcia wśród ludzi, wśród wyborców w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych państwach, dla rozwiązań, które niekoniecznie podobają się wykończyłam. Ktoś jest populistą, czyli słucha większości, nie powinno być deprecjonujące i warto się wsłuchać głos większości, bo na tym polega demokracja. Natomiast ja bym ten podział też inaczej troszeczkę określił jako globaliści i lokaliści. Lokaliści jako ci, którzy zainteresowani są mniejszym biznesem, bardziej lokalnym obrotem pieniędzy w ramach tej mniejszej społeczności krajów lokalnych. Społeczności miast. To są bardzo ważne postulaty, żeby w dobie, kiedy powstają wielkie firmy i są te wielkie firmy coraz ważniejszymi aktorami sceny politycznej, kiedy okazuje się, że jedna z firm telekomunikacyjnych czy firm informatycznych ma budżet wielokrotnie większy niż budżet Polski, nie jest w stanie w związku z tym wpływać na rzeczywistość nie tylko polską, ale całą europejską i... Jeszcze moim zdaniem nie zostały to zauważone. Zauważone problem, że coś z demokracją jest nie tak, ale to, co reprezentuje Trump, moim zdaniem jest lekarstwo. To jest stanowczo za mało. Potrzebny jest taki ruch, który będzie dążyć do zerwania z monopolami wielkich korporacji. Powiedział pan lokaliści, być może szukamy cały czas dobrego pojęcia, żeby nazwać to, co dzieje się w świecie.
oczywiście, ale America First, podejście, które stało się hasłem Donalda Trumpa, o którym mówił również w ONZ-cie wielokrotnie. Mam nadzieję, że w każdym państwie politycy tego państwa będą myśleć o swoim państwie najpierw, a później o szerszych. Z punktu widzenia mieszkańców. Samej Ameryce. Z punktu widzenia Polski skorzy, to zawsze Ameryka, która interesowała się była większa. Radio kończy, proszę być z nami. Czas, klas. Rozumiem, Polski doskonale. Pchała Polska po polsku. Więc to jest kwestia interesu poszczególnych obywateli. Jeszcze raz mówię, z punktu widzenia obywateli amerykańskich, America First, to jest to, co powinno być Poland First, no właśnie, British First i każdy inny kraj. Myśmy od lat obawiali się, że dojdzie do takiej sytuacji, wtedy nazwaliśmy to inaczej, w Europie renacjonalizacja polityki. Wtedy był to okres jeszcze przed 2008, przed tym wielkim kryzysem finansowym, który rozpłynął się po świecie, gdzie okazało się, że ta Unia Europejska, która miała być taką instytucją wspólnotową, nagle nie jest klubem altruistów. Nagle okazało się, że wszyscy najwięksi zaczęli się rozpychać i realizować swoje polityki. No, przykładem jest Francja, która natychmiast złamała szereg ustaleń finansowych, żeby bronić swój budżet, bronić swój deficyt i tak dalej. Więc mieliśmy tego świadomość. Stąd też myśmy się przygotowali kilka lat temu, kiedy dochodziliśmy do władzy. Postawiliśmy jasno zdefiniować nasze interesy narodowe i powiedzieliśmy jasno, nie jesteśmy w klubie altruistów. Każdy z państw większych jeszcze od Polski ma jasno zdefiniowane interesy. My też musimy je zdefiniować i zacząć je realizować i obronić. Oczywiście spotkaliśmy się z kontrą, z atakiem, że jesteśmy populistami i tak dalej. No ale takie są realia. To nie możemy tych realiów zmieniać, tylko musimy się do nich dopasować i realizować własny interes. Panowie, szanowni państwo, w mijającym roku Polska dołączyła, stała się członkiem, niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z początkiem roku 2018 objęliśmy tą pozycję, to stanowisko. Witold Waszczykowski, z punktu widzenia tego roku, który już minął, pańskim zdaniem, co udało się w tej kwestii zrobić i na ile faktycznie, realnie wpływamy na dyskusję w ONZ, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i na ile służy to, czy może służyć realizacji naszych narodowych interesów? Ja wskażę tutaj na dwa wydarzenia. Polska oczywiście jest zainteresowana tym, aby świat rozwiązał konflikt rosyjsko-ukraiński i myśmy ten problem promowali w Radzie Bezpieczeństwa, kiedy kilka miesięcy temu mieliśmy przewodnictwo Rady, to również organizowaliśmy różne spotkania, przesłuchanie, seminaria na ten temat. No, ale oczywiście decydują tam stali członkowie, piątka stałych członków. I drugie wydarzenie, które miało miejsce niedawno, to jest COP24 w Katowicach, również pod egidą ONZ. Byliśmy z organizatorami logistycznymi, natomiast politycznym gospodarzem był oczywiście sekretarz generalny ONZ-u. To, że wielcy tego świata nie przyjechali na ten, to nie oznacza problemów Polski, to oznacza ich problemy, to oznacza, że istnieje pewna hipokryzja na świecie. Z jednej strony mówi się o ochronie klimatu, a potem, kiedy organizuje się wielkie wydarzenie pod egidą ONZ-u, które powinno decydować o tym zmianach klimatycznych i jakichś rozwiązaniach, no to okazuje się, że tam tych wielkich brakuje. Mamy trzeci też element oczywiście, który zakładam, że być może będzie w tym roku 19, bo będziemy na dwa lata, jesteśmy w 2018-19. Będziemy na pewno włączać się w rozwiązywanie któregoś z konfliktów, który toczy się wokół Europy, na przykład na Bliskim Wschodzie. Tam mamy wielkie doświadczenia. Byliśmy przez kilkadziesiąt lat w operacjach pokojowych. Mamy rozbudowaną sieć placówek, którą powiększamy. Więc Polska ma tutaj pewne atuty, żeby włączyć się w rozwiązywanie któregoś z konfliktów, na przykład syryjskie. Piotr Apel, kiedy słyszy te słowa, kiedy przygląda się temu, co w tym roku działo się w ONZ, główne miejsca polskich interesów. Bardzo trudne na agendzie ONZ-u znaleźć miejsce dla bezpośredniego takiego czegoś, czego moglibyśmy się pochwalić. Mogliśmy nasz mandat, nasz
działa w sposób zero-jedynkowy, znaczy nie ma jasnych i od razu widocznych efektów, tylko to jest ciało bardziej służące takiemu dobrze rozumianemu lobbingowi politycznemu. I mam nadzieję, bo te efekty dopiero będziemy mogli poznać tak naprawdę za parę lat, że ten czas został dobrze wykorzystany i będziemy mogli się cieszyć wzmocnieniem Polski na arenie międzynarodowej. Teraz coraz częściej ja mam takie wrażenie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmuje się zastanawianiem, czy poszerzyć ten skład pięcioosobowy. Już chyba 170 lat jest ten skład ograniczony tylko do pięciu państw. Czy o Japonię, czy o Niemcy, czy o Brazylię, czy o Indie. I czy to o tak... Unię Europejską, bo pojawił się taki pomysł i natychmiast spotkał się z odpowiedzią, zdaje się, ze strony Niemiec, żeby Francja odstąpiła miejsce swoje w stałej radzie. Tak, Unii Europejskiej jakoś temat się wówczas zakończył. No tak, ale to za chwilę pojawił się minister spraw zagranicznych Niemiec, który powiedział o tym, że jeszcze warto byłoby dokoptować Niemcy. Skoro nie ma Unii Europejskiej, Francja nie chce ustąpić, to jeszcze dajmy Niemcom miejsce. Znaczy ONZ przestał odgrywać taką rolę tworzącego jasne komunikaty i zrozumiałe, realnie wpływającego tu i teraz na to, co dzieje się na świecie, a stało się miejscem bardziej wymiany i budowania prestiżu, wymiany pewnych myśli politycznych i ewentualnie właśnie takiego lobbingu politycznego, o którym mówiłem na początku. Co w takim razie z tym, o czym powiedział Witold Waszczykowski, bo również kwestie klimatyczne, również kwestie polityki energetycznej, nawet w tej chwili, w tych ostatnich dniach roku 2018 stają się główną osią sporu politycznego w Polsce, ale związane są bezpośrednio z regulacjami międzynarodowymi. Europejska polityka klimatyczna z jednej strony, z drugiej ONZ-owska polityka klimatyczna, której częścią w pewnym sensie jest polityka unijna. Piotra Policja, chwilę, Witold Waszczykowski w tej samej sprawie. To podwyżki, które mimo obniżenia akcyzy i tak będą nas dotykać, no to warto powiedzieć, że to wynika właśnie z podjęcia działań w zakresie polityki klimatycznej, europejskiej polityki klimatycznej, na którą do tej pory wszystkie ugrupowania się zgadzały i wcześniej rządzone Prawo i Sprawiedliwość, później Platforma Obywatelska, więc musimy ponieść tego niestety konsekwencje. No, brak takiej lokalnej, jak to wrócę do samego początku, naszego lokalnego ugrupowania, lokalnej siły politycznej w Polsce, u władzy, no powoduje, że musimy się temu poddać bez takiego dobrego przygotowania, bez zbudowania dobrego zabezpieczenia. A to by mogło być możliwe, jeżeli byśmy tą naszą energetykę dostosowali do pewnych norm unijnych w czasie, korzystając z węgla, którą mamy, ale jednocześnie na przykład ograniczyli eksport z Rosji na rzecz wiatraków, import z Rosji, tak. No dobrze, panowie, ale to wiąże się przecież bezpośrednio z samymi podstawami tego, czym jest polityka klimatyczna i czym jest polityka energetyczna. Stany Zjednoczone zapowiedziały wypowiedzenie czy wypisanie się z porozumienia paryskiego. Unia Europejska odpowiedzialna jest za 10% światowych emisji, a w ogóle pojawiają się pytania dotyczące tego, dlaczego w ogóle emisja CO2 akurat jest tym kluczowym. A w ogóle ludzkość podobno jest odpowiedzialna tylko za 4% zmian klimatycznych, więc na ten temat toczy się spór. My oczywiście badamy klimat w sposób naukowy mniej więcej od połowy XIX wieku, więc są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że to jest za krótki okres, żeby w tym czasie przewidywać taką zmianę klimatyczną. Jako historyk powiem też, że najprawdopodobniej w średniowieczu, bo tak to wynika z kronik, klimat też był ciepły. U nas przecież na terenie Polski inaczej chodzono, inaczej ubierano się. Tutaj rosły i pędzono wino i to podobno niezłej jakości, jak to kroniki opisują. Więc tego dotyczy spór. No dobrze, panie, skoro jest z nami w studio były minister spraw zagranicznych, wieloletni dyplomata, panie ministrze, to skoro nie ma pewności, że to w ogóle ma sens, to dlaczego największe organizacje międzynarodowe świata, dlaczego Unia Europejska, dlaczego największe gospodarki decydują się na prowadzenie polityki tego rodzaju i z tego powodu podwyższania podatków? Już odpowiadam. Tak jak przez lata tłumaczyliśmy Polakom, że kapitał międzynarodowy ma ojczyznę, tak i polityki klimatyczne mają swoje interesy, mają swoje ojczyzny i za tym stoją interesy.
Wyeliminowanie węgla może być oczywiście skuteczne na świecie, jeśli będzie zastąpiony energią wytwarzaną w inny sposób. Wytwarzano przez pewne urządzenia, na przykład wiatraki czy woltaikę, którą ktoś produkuje, który ktoś jest zainteresowany, aby to na świecie rozpowszechnić, bo za tym stoi interes, za tym stoi zysk. To oznacza, że nie chodzi w tym wszystkim o ochronę klimatu, nie tylko chodzi o coś zupełnie innego. To jak tak, to jest? To wielkie organizacje międzynarodowe? Sówkę plamiastą, czy ten deszczowy las w Amazonii, ale chodzi też o interesy gospodarcze, to prawda. Znaczy, oczywiście gospodarcze interesy tu są widoczne i to nie warto, nie można o tym nie wspomnieć, ale smog też jest widoczną rzeczą i niestety wszyscy czujemy, przejeżdżając Warszawą zimą, że to powietrze jest po prostu fatalne. I warto nad tym pracować, warto poprawiać komfort życia, tylko z takim zdrowym podejście, to znaczy z jednej strony mamy surowce węgiel, jeżeli jesteśmy w stanie go odpowiednio zgazować, jesteśmy w stanie go zmniejszyć, jego emisyjność, no to róbmy to, ale jeżeli mamy powiedzieć tu i teraz, że palmy co chcemy w piecach, używajmy najgorszej jakości węgla miału do ogrzewania swoich domów, no to zabijemy się i zatrujemy i tak naprawdę większe koszty będziemy ponosić. Przepraszam, panie pośle, ale jednak Unia Europejska nie nakłada, nie nakazuje tym, którzy palą w swoich piecach na przykład, no nie wiem, najgorszej jakości węgla, na nich nie nakłada pozwoleń na emisję CO2, tylko na wielkie przedsiębiorstwa, które jednak podlegają pewnego rodzaju. Miało być wprowadzone na początku trzeciego kwartału normy węglowe dotyczące jakości właśnie spalanego materiału w elektrowniach czy w dużych zakładach. No, to nie zostało zrobione. Czyli tak naprawdę nie ma żadnej kontroli, co jest w tych zakładach spalane. Po drugie, kwestia rozwoju tych technik służących zmniejszeniu emisyjności. To jest, moim zdaniem, to jest też taki motor rozwojowy, jak kiedyś podróż na Księżyc czy w kosmos. No przecież to niczemu nie służyło. Podróż na kosmos służyła temu, żeby prowadzić badania. No dobrze, ale to dlaczego, kończąc ten wątek, rozwijać naukę. To dlaczego tak Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, nas nie stać na to, żeby Nie jest ideologiem, jest biznesmenem, który liczy, który prowadzi remanent w swoim biznesie, czy w państwie, w swoim budżecie i odchodzi od ideologicznego spojrzenia. W Unii Europejskiej niestety dominuje ideologiczne spojrzenie, nie liczenie się z kosztami. Tam jest problem wzrostu na trzeciej pozycji. W związku z tym jesteśmy zakładnikami tych ideologicznych rozwiązań, które zostały przyjęte jeszcze za poprzedniego rządu, ponieważ myśmy przecież dokonali poważnej redukcji przemysłowej. Na początku lat 90. padł cały ten stary przemysł, który truł. I gdybyśmy przyjęli tamte standardy, tamten poziom emisji spalania, który był przyjęty przez Unię Europejską, dzisiaj nie mielibyśmy tych problemów. Tylko niestety kilka lat temu poprzedni rząd premiera Tuska i pani premier Kopacz zgodził się na zupełnie inne standardy, które dzisiaj niestety nie możemy spełnić. No, a standardy obowiązywać będą nowe, wynegocjowane co najmniej do roku 2030. Zmieniamy temat, wracamy do spraw dotyczących bezpośrednio europejskiej polityki i naszych interesów w Europie. Pod koniec tego roku kolejny odcinek serialu, dramatycznego serialu, który obserwujemy od lat, agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin i jego wojska dokonały próby włączenia Morza Azowskiego, no de facto zrobienia z niego morza wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. To najważniejsze wydarzenie na tym wschodnim teatrze w roku 2018. Tak, chociaż oczywiście dalej na wschodzie można pomówić o próbie rozwiązania kryzysu koreańskiego, którą podjął prezydent Trump, ale z naszej perspektywy oczywiście kolejny etap konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest najważniejszy, bo zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu Polski. Putin już wiele lat temu sygnalizował, to jest przewidywalny polityk. Ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że Putin nas zaskakuje, że nie jest przewidywalny, że nie wiemy, co zrobi i tak dalej. Jasno wyraził się wiele lat temu, że największą katastrofą rosyjską był rozpad Związku Radzieckiego. I on ma plan A, który polega na tym, żeby wrócić do potęgi Związku Radzieckiego. A plan B to jest uczynić Rosję na tyle silną, aby współdecydowała o losach świata tylko w gronie kilku państw. Bo to jest mu potrzebna odbudowa wpływów na terenie dawnego Związku Radzieckiego, między innymi Białorusi, między innymi Ukrainie, w Azji Środkowej. I to robi.
On nie musi podbijać Ukrainy, on może ją tylko uzależnić. To uzależnienie może być spowodowane, może znaczy być w ten sposób zorganizowane czy wykonane, że dojdzie do antymajdanu na Ukrainie, że ludność ukraińska zniechęcona reformami, zniechęcona napastliwością Putina, odwróci się kiedyś od demokratycznie wybranych władz, dokona antymajdanu i wróci pod skrzydła Putina. I to jest plan. Na Ukrainie już to widzieliśmy. Widzieliśmy pomarańczową rewolucję i późniejszy odwrót od tego, czym była pomarańczowa rewolucja, co spowodowało wniesienie do Tak, radio kończy. Ten